Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Ostatnio kilka razy padło pytanie, czy warto dopłacić 4000 zł do elektronicznie sterowanego zawieszenia w nowej Kia Sportage. Postanowiłem to sprawdzić. Zapraszam na krótki film. Zacznijmy od GT Line'a bez elektronicznie sterowanego zawieszenia. Zacznijmy od wersji bez elektronicznie sterowanego zawieszenia, czyli jest to wersja GT Line z pakietem DriveWise Plus, z pakietem Harman Kardon. Przy okazji przejedźmy się kawałek po naszym, tak to nazwijmy, torze testowym. Mam taki odcinek, gdzie myślę będzie odczuwalne, jak pracuje to zawieszenie i będziemy mogli zobaczyć, jaka jest różnica w pracy zawieszenia. Przejedźmy się kawałek. Zabrałem ze sobą kolegę Marcina, siedzi z tyłu, żeby mógł mi zdać relację, jakie ma odczucia na tylnej kanapie. Pewnie część z Was pana Marcina już zna. Część może pozna wkrótce. Niemniej jednak przy okazji tego filmu zapraszam do kontaktu 585523636, jeśli macie jakieś pytania, jeśli macie jakieś chęci zakupowe, chcecie poznać ofertę, sprawdzić dostępność. A propos dostępności, to takie sportycze dokładnie w takiej wersji, czyli również czerwone. Na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 22 czerwca, było kilka sztuk dostępnych od ręki. Ale wróćmy do zawieszenia. Specjalnie wybrałem taki odcinek, gdzie mamy wyboje. Powiedziałbym, że takie sprężyste jest to zawieszenie. Ale za chwilę będzie odcinek jeszcze. Ciche, komfortowe, ładnie wybiera te dziury. Tego nie sprawdzamy, bo tu raczej nie ma możliwości, żeby było inaczej. Więc bardziej chyba chodzi o sprężystość, o twardość tego zawieszenia. Tam dalej chyba już dziur nie będzie. Tutaj mamy kawałek płyt. Starczyć, możemy śmiało zawrócić. Nie, możesz zostawić, myślę. O, rowerzystę wykrył. Powiem szczerze, że coraz bardziej mi się podoba ten system monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania, ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania. Tak jeździ samochód bez elektronicznie sterowanego zawieszenia. W obu przypadkach będzie to felga 18. Cicho, przyjemnie, komfortowo, ale bym powiedział, że to zawieszenie jest takie sprężyste, Marcin. Dobre słowo? Sprężyste? Bardzo dobre. Jako że tutaj nie ma, teraz cicho. Duży, może więcej.
Myślę, że dopiero będziemy mogli się wypowiedzieć o pracy tego zawieszenia, jak przejdziemy się tym drugim, żeby zobaczyć różnicę. Dopłata, przypominam, za elektronicznie sterowane zawieszenie to 4000 zł do wersji GT Line. Część druga naszego testu, czyli Kia Sportage GT Line z elektronicznie sterowanym zawieszeniem. Silnik ten sam, w obu przypadkach hybryda. Ciekaw jestem, co nam z tego wyjdzie, jakie będą odczucia. Co tryb eko, bo ten tryb jazdy też ma wpływ na to elektronicznie sterowane zawieszenie. Chodzi o to w tym elektronicznie sterowanym zawieszeniu, że samochód dostosowuje twardość zawieszenia do drogi, którą jedziemy w czasie rzeczywistym. Czyli albo usztywnia, albo sprawia, że to zawieszenie będzie bardziej miękkie, bardziej komfortowe. No ciekawy jestem, zobaczymy. O, duża dziura. Chyba twardsze jest to zawieszenie, bym powiedział. Przez tego garba jakoś tak chyba bardziej miękko przejechał. Ale tu jest mniej sprężyście, co? Komfortowo? Mniej sprężyście, bardziej twardo, ale chyba bardziej komfortowo, bym powiedział. Zjedźmy na płyty. Chyba mniej czuć te łączenia tych płyt, co? Tam Marcin z tyłu przytakuje. Nie wiem dokładnie, z jaką wtedy prędkością jechałem, ale obstawiam, że gdzieś też pewnie koło 30-40. Jest bardziej komfortowo. Faktycznie to zawieszenie trochę inaczej pracuje. Czy lepiej, czy gorzej, ciężko jest mi na to pytanie odpowiedzieć. Sobie zrobimy zawijkę. Przejdzie. A przełączmy w tryb sport. Chyba jest jeszcze sztywniej, co? Tak, no to było dobre określenie, że tam było tak sprężyście, a tutaj nie wiem, czy sztywniej to dobre słowo, tak mniej ten samochód podskakuje na tych dziurach. Ponownie przejedźmy przez te wyboje i wertepy w zawieszeniu sport. Mnie jakby odbija to koło na tych dziurach.
chyba bardziej komfortowo. Nie jest to jakaś gigantyczna różnica, bym powiedział. Tego w sumie nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć. Odpowiedziałbym na pytanie, czy warto dopłacić do elektronicznie sterowanego zawieszenia 4000 zł. Odpowiedziałbym tak, że jeśli kupujesz wersję GT Line z pakietami i zastanawiasz się, czy dołożyć do tej ceny 4000 zł, to tak, to bym dołożył 4000 zł do ceny samochodu. Natomiast jeśli mamy wersję Business Line i się zastanawiasz, czy dołożyć dużo pieniędzy za wersję GT Line i potem jeszcze dołożyć 4000 zł, to myślę, że nie ma to sensu. Jeśli stoisz przed wyborem wersja GT Line z elektronicznie sterowanym zawieszeniem lub wersja GT Line bez tego elektronicznie sterowanego zawieszenia, to myślę, że tak, ale jeśli mamy dokładać dużo pieniędzy za wyższą wersję wyposażenia po to, żeby móc potem dołożyć jeszcze 4000 zł do wersji z elektronicznie sterowanym zawieszeniem, to chyba bym ten temat odpuścił. Samochód jest faktycznie bardziej komfortowy, lepiej wybiera te dziury, jest taki, bym powiedział, będzie się na pewno pewniej prowadził, na pewno będzie się pewniej prowadził w zakrętach, ale nie jest to coś, za co bym dopłacił, nie wiem, 20 tysięcy złotych, bo musiałbym dołożyć do wersji GT Line i potem jeszcze pakiety. Zgadzasz się? Tak. To dobrze, że się zgadzamy. Z tego miejsca chciałbym Marcinowi podziękować za pomoc. Oboje jesteśmy mądrzejsi o nowe doświadczenie. Wszystkim tym, którzy obejrzeli odcinek, dziękuję za uwagę. Jeśli macie pytania, pomysły na inne filmy, piszcie w komentarzach. Tradycyjnie prośba o łapki w górę, subskrypcje. Komentarze to pomaga zwiększyć zasięgi naszych filmów. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia przy następnym filmie. Kia. Movement that inspires.